Nie, bo o tym, że wygra Jana Ahonen cały turniej, w ogóle nie ma o czym mówić. Ma 27 metrów przewagi nad drugim Adamem Małyszem, ale teraz Morgenstern. No i zobaczymy, jak daleko poleci. Ryzykował, ale ładnie wylądował. Też powyżej 135 metrów. Dokładnie na granicy 135 metrów. Pierwszy skok miał 130,5. I to o 6,8 punktu przed Liokelsejem. No i teraz zobaczymy, Morgenstern. To jednak jest ogromna strata w punktach. 143 metry Japończyka zrobiło swoje. No i teraz czekamy na łączną notę Tomasa Morga.